Tu Agata i Kinga. Rozpoczynamy czwarty odcinek Wideoniusów. Jak wiecie, 14 lutego w naszej szkole odbył się apel z okazji walentyny. A oto kilka zdjęć, które upamiętniły to wydarzenie. Zabiorę cię właśnie tam, gdzie słońce dla nas wschodzi. Zabiorę cię właśnie tam. 8 marca obchodziliśmy Dzień Kobiet. Święto, w którym wszystkie kobiety pragną miłości, prezentów i miłych słów. Z tej okazji odbył się również apel, który przygotowała klasa 2C. Nasi koledzy i koleżanki bardzo, ale to bardzo solidnie przygotowali się do tego przedstawienia. To był pierwszy apel, na którym tak dobrze się bawiłeś. Dnia 12 marca tego roku odbył się szkolny konkurs realizatorski. Wzięło w nim udział 16 uczniów. Wszyscy świetnie się zaprezentowali, jednakże do etapu powiatowego przeszło 5 uczestniczek. Oto one. Dominika Błąciak, Magda Nowak, Agata Winicka, Kamila Wojnicz i Agata Miśla. Gratulujemy! Dnia 14 marca w naszej szkole był dzień kolorowy. Tym razem wszyscy uczniowie musieli się ubrać na pomarańczowo. Wpadłyśmy z dziewczynami na pomysł, aby zrobić zdjęcia kolorowym uczniom. Pojawiły się pierwsze oznaki wiosny. Pewnie każdego cieszy fakt, że już niedługo będziemy mogli zdjąć te uporczywe kurtki i zastąpić je czymś lżejszym, czyli naszymi skórami. Piękne kwiaty, gorące słońce, wiatr we włosach, to jest to! Posłuchajmy, jakie nastawienie do wiosny mają uczniowie z naszej szkoły. Bardzo się cieszę, że jest wiosna. No i jest ciepło i można wychodzić na dwór. Nie trzeba nosić zasranych kozaków! Można wychodzić na dwór. Gdzie masz skutek? Zjeżdżona! Jak zapewne wiecie, w naszym kraju była wielka afera w sprawie ACTA. ACTA to międzynarodowa umowa, której celem jest ochrona praw do własności intelektualnej. Przeciwnicy ACTA twierdzą, że ta umowa to zamach na wolność słowa i furtka do masowego szpiegowania internautów. Zwolennicy mówią, że to tylko zwykła umowa antypiracka. Gdzie jest prawda? I o co w niej chodzi? Na to jakże nużące nas pytanie odpowie pan Wojciech Warszawski. Zobaczymy, jaki pogląd na to ma nasz wspaniały nauczyciel. Mam się wypowiedzieć na temat ACTA. Powiem krótko, jak Jasiu Heca z 2A. Najstarsi górale nawet nie wiedzą, o co chodzi w umowie ACTA, więc jeżeli nie wiadomo, o co chodzi, to chodzi o forsę. Dziękuję. Więcej wyjaśnień na informatyce. Cześć, na dzisiaj to już wszystko. Pięknie się z wami żegnamy. Hello, to lud mi się mówią baba. Who let the dogs out? Pozdrawiam Magdę Nowak z 1A i Martę Boczek. Pozdrawiamy wszystkich, którym brakuje na wółkę. Dobrze, pozdrawiamy cały raz drugą D. Moją mamusię. I dziewczyny, które tutaj nam kamerują nas. Tak, to dopiero. Tu jeszcze jest to. Nie nagramy tego w pół godziny? Możecie iść. Właśnie cała biała, jak widać. Cicho. Patyca, zamknij się. 3, 2, tylko biała jestem. Nie wiem, czemu jesteś biała, bo jesteś taka. Nagrywa się? Chyba się tam grywa.